Zaczyna się. W tym roku jest nagroda od 1 do 6 miejsca i Big Fish. Cześć, jesteśmy na zawodach Kart24. Rok temu one organizowane były na Frydmanie. W tym roku jest to Krauszów. Jest już 15. Jeśli widzicie to, no to na pewno będzie film na YouTubie. No, już mam 4 ryby, 2 nie liczące się do zawodów, 2 liczące się. No i co? Miłego oglądania. Zaczęły się jesiotry. Na karpiowych zawodach zawsze są jesiotry. Ty, ja nawet nie wiem, czy ja nie miałem go, kurde, bo znaczy w sumie... Pa jaki siark. Ale dobry prognostyk. Dobry prognostyk, no ale wiesz, ale jak już wejdą, to chłopie będzie jeden za drugim. No. Tak. Wiesz, ja miałem 5, ci mówię. Ja miałem 5 pod rząd. Jesiotry jak wejdą, to ino roz. No. Chuj, nie wiedział do końca. Dopiero płetwę zobaczył. Mówi, karp, prawo, lewo chodzi. Na pomoście przyszedł leszczyk. To nie leszcz, to jest krąb. To krąb jest. Czekaj. No, krąb. No ładnie. Tam jesiotr, tutaj leszcz. Super. Coś się będzie działo. Dawaj go. No i jesiotr. Jesiotr, ja już widziałem. No dźwignij, że tą wędkę do góry. Przynajmniej jest walka ładna. I do góry teraz. Chlap. I co mamy? No do góry. Dźwigaj. Jesiotr. No ale nie liczy się w zawodach. Nie wierzaj, kurczaki, nie wierzaj. No właśnie, kurde, bo to... No. Masz go? Te jesiotry to jest normalnie z mora, naprawdę. No. Nie ucieknie. No jest już. No to kurde, to dobrze. Jesiotr na macie. Ładniutki. No wypinaj go. Uwielbiam jesiotry. Ja nie lubię jesiotrów. Ale jest. Zwłaszcza, ja nie lubię jesiotrów, zwłaszcza na karpiowych zawodach. No właśnie. Ja się cieszę z tego jesiotra. To weź go, odepnij. Odepnij go i rób sobie zdjęcie. A resztę do wody, bo jesiotry są słabe. O, dostaniesz po tym. No. Citrus squid podbijany kukurydzą sztuczną. Citrus squid podbite kukurydzą sztuczną. Super. Tu masz kulkę jeszcze całą. Polyfishing ma jesiotra. I wypuszczamy jesiotra. No. Psiknij w twarz. I do wody. No wypuszczaj go. Weźesz w macie go wcześniej. Ale ty to robisz nieudolnie, no chłopie. Maczek. No płyń się. Wyciągaj matę. On za resztę sobie poradzi. Powinno się pomagać jesiotom. To weź mu ten. Dobra, czekaj. Przestawię się. Ja to zrobię. Tak? To ty. Czekaj. O! Płyń. Przebieram buty. I na lewy kij poszedł citrus squid zamudowany z żółtą sztuczną kukurydzą. A na prawy kij poszedł też zamudowany morwa krab i z czerwoną kukurydzą. No. Tam ma wargę rozwaloną.
No. Jest pierwszy karp zawodów. Już drugiego dnia, ostatniego. Ale przynajmniej bez ryby nie wyjedziemy. Taki karpik. Liczy się. Większa centralka by się przydała. W sensie do dalszej odległości. Oj, dowolę. Jest kolejny karp. Drugi w ciągu 10 minut. Ten już ładnie zapięty. Za dolną wargę. Łatwo się wypiął. No. Pokażę wam. Kurde, nie chce się. Nie powalczył sobie. Więc teraz będzie szalał. Bo poszedł leciutko. 2 kilo będzie miał. To już mamy 4 kilo. Jest ryba u Silver Marcina. Siedzi, pierwsza rybka zawodów. Jesiotr, masz jesiotra. Widzę, kurde, syna. Podebrać ci? Zaraz ja cię podbiorę, będę widział. Jeśli ktoś by nie wiedział, dostałem żółtą kartkę za to, że mój zata mi podebrał. W sensie podał mi tylko podbierak, żebym podebrał. Jak tam pierwsza ryba zawodów, wujek? Cieszysz się? Tak. Jest. Cieszę się niezmiernie. Wypuszczanie jesiotera. Dobra, wracaj do wody. Pierwsza ryba wujka. I od razu jesiot. Wujek, żyjesz? Ja pierdolę. O chłopie, się wdrypał do wody. Tak, ja dzisiaj. To gdzie on jest? Wypadł z baru. Tak, z baru. Idę. Płynę. Weź go na powietrz. No. Ale że się wypał do wody. O chłopie, jestem mokry jak chuj. Ja pierniczę. No nie, to robią. Jedzie Marcinowi! Ta! Jedzie! Poleciało! Masz coś? Kurde, chyba nie. Kurde! Ej, to jest ta moja ryba! To musiała być ta moja ryba, wujek. Bo patrzyliśmy, mój hanger się podniósł i na twoją wziął. Bo... Nagrywasz? Mhm. Jest już trzeci karpik. Chyba karpik. Oby nie jest foter. Pewnie też będzie mniejszy. Jest, splątał się. Jesiotr. No. Te jesiotry to zmora. O kurde. A wiesz, jak widziałem branie? Bo widziałem, że wędka była cała zatopiona pod wodą. Ruszyłem lekko hangera i hanger poleciał do dołu. Mniejszy o wiele. Za chwilę koniec. No i cisza. Miejmy nadzieję, że będzie też to miejsce, za które już jest pucharek.
No. Złowiłem dwa karpie, które się liczą, i dwa jesiotry, które się nie liczą do zawodów, niestety. No. Jak teraz się nie uda, to za rok się uda. Sioter piękny, żeby mi nie wypadł. Waleczny dziad skusił się na cytrus squida. No, jest taki dinozaurek. Zrób jeszcze zdjęcie. Nożyński. Dariusz także. Gratulujemy. Gratuluję. No, także dziękuję. Piąte miejsce zajął kolega Ziemiańczyk Sebastian. Wynikiem 9-14. Gratuluję. Kolejne miejsce, to będzie piąte. Było. To teraz czwarte. Kolega Janusz Drula. 220. O, bastajo. Także gratuluję. Najbardziej pechowe miejsce, no ale trudno. I teraz przejdziemy już do tych miejsc punktowanych, a mianowicie miejsce trzecie, kolega Mitana Krzysztof Gąsienica. Także drugie miejsce zajął Dawid Sandrzyk. Ja widział go. A, przyczajny tygrys, ukryte smoko. No. 11-312. No i zwycięzcą dzisiejszych zawodów, no, z dużą różnicą, bardzo można powiedzieć, bo wynikiem 30 kilo 982,5 kolega Malgrzegorz. Brawo! Glam, puchar. Powiedzmy, znalazł, przelić zaraz. I jeszcze chciałem tutaj wręczyć za największą rybę, którą tutaj złowił kolega Gąsienica Mitana. A więc również gratulacje, bo karp, który miał, no to... Ale to ja wznoszę przeciw, bo ona się sama złowiła, bo on spał w aucie przecież. No. Pięknie. To jest tyle, co na dzisiaj. Ja bym...